ascultă toată învăța asta. Un mio pane naș sprawiedliwy Pan Miłosierdzia Boże i Panie. W drogim imieniu Jezus i w tej chwili przybliżamy się do Ciebie i dziękujemy Ci Boże za Twoją dobroć, łaskę, miłość. Nie możemy naszych niedoskonałych umysłach nawet wyliczyć to, co od Ciebie otrzymujemy stokrotnie więcej. Przyjmij nasze dziękczynienia tak mizerne, a tak wielkie prośby do Ciebie, które kierujemy. Dziękujemy Boże najwięcej za ofiarę Twojego Syna, a nam drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez którego ośmielamy się do Ciebie zwracać tymi słowami Ojcze nasz. A teraz prosimy Cię, udziel błogosławieństwa bratu, który będzie do nas przemawiał, aby wszystko to, co powie, przynosiło Tobie chwałę, cześć, uwielbienie, a nam słuchającym pożytek. Nie tylko za nami tutaj prosimy, ale jak zawsze pamiętamy za tymi, którzy są nieobecni, odłączeni od społeczności, jedności braterskiej, bądź to chorobą duchową, doświadczeniami, próbami, bądź cielesnym, bądź inny Tobie wiadomy sposób, a nam niewiadomy. Pragnęli być z nami, pragnęli być z ludem Twoim, a nie mogą, wzmocnić wiarę w tych doświadczeniach, o to prosimy. Za wszystko, Ojcze, Tobie i Synowi Twojemu niech nadal płyną szczere uczucia z naszych serc za to, co od Ciebie utrzymujemy i o Twoją łaskę, pomoc, prosi, prosimy, a czynimy to tym miłym, drogim imieniem Jezusa. Amen. Bez naszej zwłoki zapraszamy brata Bogdana Kraszewskiego do wypadku. Witam Was gorąco, drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Cieszę się, że również ja mam ten przywilej, żeby usłużyć Wam dzisiaj wykładem ze Słowa Bożego. Dziękuję również zborowi w Chełmie za zaproszenie do tego wykładu, a Bogu dziękuję za sam fakt posiadania takiego przywileju. Wierzę, że Pan pobłogosławi nasze wspólne rozważania i mam głęboką nadzieję na to, że przyczynią się one do tego, abyśmy mogli oddawać większą cześć i chwałę naszym codziennym chrześcijańskim życiem. Myślę, że dla każdego, kto obserwuje obecne wydarzenia, jakie dzieją się na świecie, że koniec tego świata jest bliski. I wiem, co możecie sobie pomyśleć. Że 50 lat temu byli tacy bracia, którzy myśleli, że Królestwo Boże przyjdzie za ich życia. Królestwo Boże, które modli się całe chrześcijaństwo, przyjdź Królestwo Twoje, w tej widzialnej fazie przyjdzie jeszcze za ich życia. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja na świecie się pogarsza i tak naprawdę jest coraz gorzej. To świadczy tylko o tym, że to królestwo w rzeczywistości jest coraz bliżej, przybliża się do nas w szybkim tempie. My, drodzy braterstwo, oczekujemy tego królestwa, tego wymodlonego królestwa, ale nie tylko my, ale również cały świat, który jest udręczony cierpieniem i smutkiem i podświadomie gdzieś tęskni za tymi lepszymi czasami. Ja, drodzy braterstwo, osobiście przyjmuję taką postawę, jak ci bracia 50 lat temu. To znaczy wierzę, mam taką nadzieję, że mamy całkiem spore szanse, że to królestwo w tej widzialnej fazie przyjdzie jeszcze za naszego życia. W związku z tym, skoro pozostało nam troszkę czasu do tego królestwa w tej widzialnej fazie, to co możemy zrobić najlepszego dla nas samych? Możemy wzmocnić nasze wysiłki i nasze starania, aby nasze powołanie i nasz wybór uczynić pewnym. Dlatego temat, jaki wybrałem na dzisiejszy wykład, jest cenną lekcją ze słów naszego Pana, który, jak często na kartach Biblii możemy zauważyć, przekazuje bardzo głębokie i cenne lekcje dla życia duchowego w jednym krótkim zdaniu. I temat naszego wykładu zatytułowałem Człowiek osolony ogniem. Człowiek osolony ogniem. A o tym człowieku osolonym ogniem możemy przeczytać w Ewangelii Marka, 9 rozdział, a werset 49. Werset ten jest częścią fragmentu wcześniejszego, bo tak naprawdę jest to wypowiedź naszego Pana, która zaczyna się już w wersecie 43, a nawet wcześniej. Ale my zaczniemy od wersetu 43. I od razu chciałbym zaznaczyć, że w tym fragmencie od wersetu 43 są aż 3 dopiski, które nie znajdują się w najstarszych manuskryptach, które nie mają zbyt wielkiego znaczenia dla treści tego fragmentu,
ale pominiemy je dla lepszej przejrzystości tekstu. Chodzi dokładnie o wersety 44, 46 i druga część naszego podstawowego wersetu, który składa się z dwóch zdań. Pierwsze zdanie, to drugie zdanie jest właśnie dopiskiem z wersetu, w wersecie 49, który właśnie jest podstawą naszych rozważań. Tak jest Ewangelia Marka, 9 rozdział od 43 do wersetu 50, z pominięciem tych dopisków. Werset 43. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. 44 pomijamy. Werset 45. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. Werset 46 pomijamy. 47. I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. 49 to nasz podstawowy. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. I niektóre przekłady, Biblia Warszawska tego nie podaje, ale na przykład Biblia Gdańska w tym miejscu dodaje jedno zdanie. I każda ofiara solą osolona będzie. Lub przekład Kowalskiego, tak jak każdą ofiarę przyprawia się solą. Ale tak jak mówię, tego fragmentu nie ma, więc zatrzymamy się, chociaż wrócimy do niego. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. I werset 50, ostatni. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Bo każdy będzie osolony ogniem. Co oznaczają te słowa? Czy ogniem można coś posolić? A może to ogień to jest symbol zniszczenia? Co nasz Pan miał na myśli, mówiąc o tym, że każdy będzie osolony ogniem? To oczywiście znowu charakterystyczny język naszego Pana, który w sposób tajemniczy i zagadkowy, poprzez różnego rodzaju takie symbole, symboliczne wyrażenia, przekazuje nam znacznie więcej treści, niż gdyby miał to mówić wprost i bezpośrednio. Żeby dokładnie wyjaśnić, co oznaczają słowa, że każdy będzie osolony ogniem, zastanówmy się na chwilę, dlaczego w ogóle nasz Pan użył tutaj symbolu soli. Zresztą w kilku miejscach Biblia używa symbolu soli, o czym za chwilę się przekonamy. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego nasz Pan użył symbolu soli, znajdziemy w szczególnych właściwościach soli, które pięknie komponują się z konkretnymi cechami życia duchowego. Jakie zatem sól ma właściwości? Sól ma bardzo wiele dobrego do zaoferowania. I nie sposób tutaj tego wszystkiego teraz powiedzieć, dlatego że to by był musiał być temat może nie nawet nie na jeden wykład, ale na kilka i może nie religijny, ale bardziej naukowy. Ale jeśli kogoś ten temat interesuje, to oczywiście polecam, ponieważ sam więcej się na temat soli nie dowiedziałem niż właśnie w trakcie przygotowywania do tego tematu. Podstawowa rzecz, jaką wiemy o soli, to jest co? Że sól jest szkodliwa. Prawda? Ktoś myśli inaczej? Podobnie jak cukier czy mąka, zaliczana jest również i sól do tak zwanej białej śmierci. Czy sól naprawdę jest szkodliwa? Jak, braterstwo, myślicie? Nie jest. Nie jest. Oczywiście nadmiar wszystkiego szkodzi. To trzeba sobie powiedzieć. I z tym nikt nie będzie dyskutował, że nadmiar jedzenia szkodzi, nadmiar wody szkodzi, nadmiar pracy szkodzi, nadmiar odpoczynku też szkodzi. Podobnie więc może nadmiar soli szkodzi. Chociaż ani jedzenie, ani woda, czyli picie, tak, ani praca, ani odpoczynek same w sobie nie są szkodliwe. Czy zatem sól w jakiś sposób może jest szkodliwa? Sama sól nie tylko nie jest szkodliwa. Bez soli nie ma życia. Jak ważne są funkcje soli, drodzy braterstwo, posłuchajcie z takiego wyciętego fragmentu z internetu na temat soli. Płyny ustrojowe człowieka, zarówno te znajdujące się wewnątrz, jak i na zewnątrz każdej komórki organizmu, są bogate w jony. Szczególnie ważne dla organizmu są jony sodowe, potasowe i chlorkowe, czyli te związane z solą. Dlatego ich stężenie w organizmie jest najwyższe. Dzięki nim każdy płyn w organizmie, na przykład łzy, pot, ma lekko słony smak. Elektrolity, ponieważ ta substancja, ten roztwór jest elektrolitem, mają fundamentalne znaczenie dla układu nerwowego. Dzięki swoim elektrycznym właściwościom odgrywają bardzo ważną rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych
polegających na nieustannych wyładowaniach elektrycznych zachodzących w neuronach. Szczególne znaczenie w przewodnictwie impulsów nerwowych odgrywają jony potasu i sodu. To dzięki nim generowany jest prąd elektryczny umożliwiający pracę mózgu i całego układu nerwowego. Tak więc widzimy, jak wielkie znaczenie ma sól w naszym organizmie. Ona stanowi elektrolit do przewodzenia impulsów elektrycznych. Gdyby tego nie było, nasz organizm by nie pracował. Nie bylibyśmy w stanie w ogóle egzystować. Dlatego jeśli chcemy na przykład uzupełnić niedobór wody w organizmie, że ktoś jest odwodniony w jakiś sposób, no to możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo się napić, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i widzi, że jest na tyle świadomy, że potrzebuje skorzystać i uzupełnić ten niedobór wody. Albo można to zrobić w sposób bezpośrednio do organizmu. Bezpośrednio, czyli dożylnie. I tego się nie robi wodą. Nie dodaje się bezpośrednio dożylnie do człowieka wody, tylko roztwór wodny soli, tak zwaną sól fizjologiczną. Dlaczego? Ponieważ jej skład chemiczny jest zbliżony do naszych płynów fizjologicznych, które są w naszym organizmie. Czyli tak de facto ta woda, z której składa się człowiek, bo człowiek składa się w większości procentów z wody, to nie jest taka czysta woda, tylko to jest roztwór wodny soli. Chociaż na Ziemi znajdują się w zasadzie obecnie niewyczerpane zasoby soli, to jednak muszę wam, braterstwo, powiedzieć, że nie zawsze tak było. Na przykład w starożytnych Chinach sól była na tyle cenna i tak wartościową rzeczą była, że od soli była droższa tylko jedna rzecz – złoto. A Rzymianie wykorzystywali ją jako środek płatniczy. Czyli płacili solą. Czy ktoś chciałby dzisiaj na wypłatę dostać na przykład zamiast pieniążków 10 kg soli? No ja na przykład bym nie chciał. Natomiast kiedyś właśnie to była wypłata i to było cenne, to miało swoją wartość. Oprócz tego sól posiada bardzo silne właściwości bakteriobójcze, które powodują, że doskonale nadaje się do konserwacji żywności. Pewnie starsze pokolenie pamięta, ja chociaż nie należę do starszego pokolenia, tak mi się przynajmniej wydaje, mam taką nadzieję, to jednak pamiętam, jak moja babcia, która mieszkała na wsi i nie miała jeszcze lodówki, właśnie w taki sposób konserwowała żywność, a głównie mięso. Jeśli nie miałeś lodówki w tym czasie, to mogłeś sobie zakonserwować produkty w jakiś sposób, przez to, że w jakiś sposób musiałeś nasycić je solą. Ta sól miała właściwości właśnie konserwujące, bakteriobójcze i powodowała przedłużenie trwałości danych produktów. No i chyba najbardziej oczywista rzecz to walory smakowe soli, czyli wiele rzeczy z solą po prostu lepiej smakują. Tak więc główne cechy soli, jakie możemy sobie wyodrębnić dla potrzeb naszego wykładu i z powodu których ten symbol jest używany w Biblii, to są dwie szczególne właściwości. Pierwsza to jest to, że bez soli nie ma życia. Ona jest dosłownie wszędzie w całym naszym organizmie, nawet w mózgu. I druga część to są te szczególne właściwości, ta druga grupa to są te szczególne właściwości soli. Czyli, że ona ma działanie bakteriobójcze, odkażające, dezynfekujące, uzdrawiające, konserwujące. Te wszystkie elementy łączą się, wzajemnie przeplatają, uzupełniają się. Dzięki temu możemy wpływać na to, że przedłuża się trwałość różnych produktów spożywczych. Pytanie więc powstaje, co w sferze ducha ma podobne działanie. Skoro nasz Pan chce nam przekazać jakąś cenną lekcję duchową, to co ma na myśli, kiedy używa symbolu soli? No z pewnością coś, co ma podobne właściwości jak sól, tylko że w sferze ducha. Co to takiego jest? Bez czego nie ma życia? Co ma działanie uzdrawiające i chroni przed zepsuciem? Odczytajmy sobie z Biblii wersety, które nam pokażą działanie pewnej rzeczy właśnie dokładnie takie, jakie ma działanie sól. Życie. Bez czego w znaczeniu duchowym nie ma życia? Ewangelia Jana 6,63. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 werset. Ja przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Zresztą będę czytał z różnych przekładów. Jak nie zapomnę, to powiem, z jakiego przekładu czytam. Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. List do Galacjan 5,25. List do Galacjan 5,25 to kolejny werset, który nam pokazuje, z czego wynika życie. Bez czego nie ma życia. I przeczytam ten werset z przekładu biskupa Romaniucha. Jeżeli Duch Boży jest dawcą naszego życia, to powinniśmy postępować zgodnie z wymaganiami Ducha. A to działanie zabezpieczające przed zepsuciem, działanie uzdrawiające. List do Galacjan 6,8. List do Galacjan 6,8.
Bo kto sieje ciało ze względu na swe ciało, ten z ciała żąć będzie zepsucie. Ale kto sieje ze względu na ducha, ten z ducha żąć będzie życie wieczne. A Biblia w przykładzie Kowalskiego jeszcze dobitniej podaje te myśli, ponieważ mówi w taki sposób. Kto sieje w swym ciele, temu ciało wyda jako plon zgniliznę. Widzimy teraz bracieństwo proces gnicia, że pewne elementy naszego charakteru w sferze ducha mogą postępować w taki sposób, że jest źle, jest coraz gorzej, następuje jakieś zepsucie, a potem nawet może dojść do tego, że coś zgnije. Takie jest działanie bez soli. Ale jeśli się chcemy przed tym zabezpieczyć, to jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli to bakteriobójcze działanie soli spowoduje zniszczenie, umartwienie pewnych rzeczy w taki sposób, żeby przywrócić, odwrócić ten proces gnicia, zepsucia i uzdrowić go. Bakteriobójcze działanie soli możemy właśnie zobaczyć w bakteriobójczym, czyli takim niszczącym grzech działaniu ducha. I myślę, że nie muszę już mówić, że wspólnym tych mianownik, że rzuca się wam, bracie, w oczy na pewno ten wspólny mianownik tych wszystkich wersetów. Solą, o której nasz Pan mówi, to nic innego jak Duch Święty i jego przemożny wpływ na nasze życie. Jak się za chwilę okaże, nie tylko na nasze życie, ale również na życie otoczenia, w którym się znajdujemy. Przykładem zastosowania soli w Starym Testamencie są ofiary na przykład z pokarmów. Tutaj chciałbym się odwołać do tego dopisku z naszego podstawowego wersetu, czyli tej drugiej części zdania, który znalazł się w tym wersecie. To znaczy, że każdy człowiek będzie osolony ogniem i ta druga część, która nie występuje tak naprawdę, ale którą tłumacze jednak tam umieścili, tak jak każda ofiara była solona. Ten dopisek, chociaż się tam nie znajduje, wcale nie jest nieprawdziwy. On mówi prawdę, ponieważ w rzeczywistości mówi o tym, że pewne ofiary w Izraelu jednak były składane razem z solą. Na przykład ofiary śniedne, czyli ofiary z pokarmów. Przy składaniu tych ofiar była używana sól. Szczegóły dotyczące ofiar z pokarmów mamy zapisane w 3 Mojżeszowej, 2 rozdział. 3 Mojżeszowa, 2 rozdział. Na przykład werset 1. Nie będziemy oczywiście tego omawiać, ponieważ to nie jest główny temat naszych rozważań, ale na chwilkę się tutaj zatrzymamy. Werset 1. Jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie pszenna mąka, niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. Tak więc ofiara z pokarmów składała się podstawowo z 3 rzeczy. Z mąki, z oliwy i z kadzidła. Taką ofiarę należało przynieść do najwyższego kapłana, do Aarona, dać go w jego ręce, natomiast on spalał ją na ołtarzu i w ten sposób ta ofiara stawała się przyjemną dla Boga. Co przedstawia ofiara z pokarmów? Ofiara z pokarmów przedstawia nasze głoszenie Słowa Bożego. Czyli to, jak my opowiadamy innym prawdę. W jaki sposób my rozmawiamy innym o Bogu i o prawdzie. Czyli musimy to robić w taki sposób, żeby ta ofiara była przyjemna dla Boga, czyli przynosiła Mu cześć i chwałę. Czyli wtedy, kiedy opowiadamy innym o prawdzie, kiedy opowiadamy innym o Bogu, o tej nadziei, do której zostaliśmy powołani, o tym, dlaczego Bóg dozwolił na zło, o boskim planie, o tym wszystkim, co ma się jeszcze wydarzyć, to pokazujemy Boga w troszkę innym świetle, niż ludzie w rzeczywistości Go postrzegają. Opowiadamy o Nim w takim świetle, jakim On naprawdę wygląda, czyli o prawdzie. W ten sposób symbolicznie składamy Bogu ofiarę z pokarmu. Bóg zresztą, jak przy każdej ofierze, poznaje różnego rodzaju szczegóły składania tych ofiar. Oczywiście nie będziemy ich tu omawiać, ale chciałbym zwrócić uwagę na 2 istotne szczegóły. Dokładnie 2 elementy, które występują przy składaniu tej ofiary. Kwas i sól. 2 wersety, werset 11 i 13 z tej 3 Mojżeszowej, 2 rozdział, mówią nam o tych 2 elementach. Werset 11. Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie, nie może być przyrządzona na kwasie, gdyż nic kwaszonego ani miodu nie będziecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. I 2 werset, werset 13. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Czyli żadna z ofiar nie mogła zawierać kwasu i każda z tych ofiar musiała zawierać sól. Te 2 elementy, kwas i sól, są sobie przeciwne.
Bo tak jak sól chroni przed zepsuciem, zabezpiecza przed zepsuciem, ten kwas dokładnie to zepsucie powoduje. Dlatego kwas w Biblii jest właśnie symbolem zepsucia. Czyli czego? Grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Wyrzućcie, pisze apostoł Paweł, stary kwas, abyście się mogli stać nowym ciastem. Tak mówi jeden z przykładów. Czyli głoszeniu prawdy, opowiadaniu innym o Bogu nie mogą towarzyszyć grzeszne elementy. To, że te grzeszne elementy mogłyby nam towarzyszyć, to przede wszystkim one muszą być w nas. Dopiero wtedy mogą nam towarzyszyć. A są w nas? No są. Bo przecież jesteśmy grzeszni, czyż nie? Każdy z nas jest grzeszny. To w jaki sposób mamy zrobić tak, żeby te grzeszne elementy nie towarzyszyły tej ofierze? No w taki sposób, że chociaż nie jesteśmy doskonali, ale możemy złożyć ofiarę w taki sposób, żeby dokładnie przy opowiadaniu prawdy, opowiadaniu o Bogu innym, nie towarzyszyły, nie wynikało to z tych elementów, które są, symbolizują nam kwas. Czyli żeby ta ofiara była przyjęta i przyjemna przez Boga. Musimy się kierować przede wszystkim bardzo dobrymi i szczerymi pobudkami. To z naszych intencji musi wynikać chęć złożenia Bogu tej czystej, bez kwasu ofiary. Musimy z całych naszych sił hamować działanie tych elementów, które symbolizują kwas grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, a wyodrębniać te elementy, które symbolizują sól. Gdzie taką postawę możemy zauważyć? Apostoł Paweł, kiedy żył na ziemi i głosił Ewangelię, to oprócz niego jeszcze w tym dziele głoszenia Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii, brało udział wiele innych osób, które apostoł Paweł krytykuje i strofuje. Za co on ich krytykuje? Właśnie za te motywy, z którymi oni podchodzą do głoszenia Ewangelii. Także możemy pewne rzeczy robić nieudolnie, bo jesteśmy niedoskonali. Ten grzech w nas mieszka, ale intencje, pobudki, z jakich to czynimy, muszą być doskonałe. Apostoł Paweł pisze tak. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, powodowani niewłaściwym współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim kajdanom, inni opowiadają Ewangelię powodowani dobrą wolą. Czyli te postawy, które apostoł Paweł krytykuje, to ofiara z pokarmu składana przez tych innych głosicieli Ewangelii, ale która nie mogła być przyjęta przez Boga, ani nie mogła być dla Niego przyjemna. Z jakiego powodu? Bo zawierała w sobie kwas. A jaka ofiara? Gdzie w Biblii znajdziemy ofiarę, która tego kwasu nie zawierała? To ofiara z pokarmów, którą składał apostoł Paweł. I czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:4. Pierwszy Tesaloniczan 2:4. To Bogu samemu podobało się powierzyć nam głoszenie Ewangelii. Bogu podobało się powierzyć im głoszenie Ewangelii. My zaś ze swej strony, głosząc Ewangelię, zabiegamy o to, by się przypodobać nie ludziom, lecz Bogu, który przenika nasze serca. Więc w tej ofierze z pokarmów, który składał apostoł Paweł, nie widzimy kwasu. Jego jedyną intencją, tą pobudką do tego, żeby opowiadać innym o Bogu, o prawdzie, o tym, jaki On jest wspaniały, było to, co powinno być naszą jedyną intencją we wszystkich sprawach naszego życia. On zabiega o to, żeby się podobać Bogu. Czyli niektórzy mogą głosić Ewangelię, przedstawiać Słowo Boże, po to na przykład, żeby być widziani. Albo że organizacja tak każe i trzeba wypracować jakieś godziny. Albo niektórzy po to, żeby pokazać, że ja głoszę, a ty nie. Albo niektórzy, by być dumni z samego faktu głoszenia Ewangelii. Niektórzy może po to, żeby pociągnąć ze sobą uczniów i mieć jakichś miłośników, którzy potem za nimi pójdą. Ale prawdziwa ofiara złożona z pokarmów powinna być bez kwasu. Czyli to, na czym powinno nam najbardziej zależeć, to to, żeby ten drugi człowiek poznał prawdę. Poznał Boga takim, jakim On jest naprawdę. I żeby w ten sposób oddał chwałę Bogu, a nie temu, który o tym opowiada. I teraz sól. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Werset 13. Sól w duchowym znaczeniu, jak wspomnieliśmy, jest przeciwieństwem kwasu. Czyli nasza mowa, to w jaki sposób opowiadamy innym Ewangelię, jakimi opowiadamy innym o prawdzie, w jaki sposób rozmawiamy z nimi, powinno być przepełnione solą, czyli duchem prawdy, a właściwie tym duchem, który mieszka w naszych sercach. Z tego to powinno wypływać.
O tej soli w ofierze z pokarmów mówi nam również apostoł Paweł w liście do Kolosan 4:6. List do Kolosan 4:6, ofiara z pokarmów również składana przez naszego Pana z udziałem soli. Mowa wasza niech będzie przyjemna, zawsze będzie przyjemna, solą okraszona. Abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Ta mowa powinna być okraszona solą. Co to znaczy? Kiedy apostoł Paweł mówi, że nasza mowa powinna być solą okraszona, czyli co ma na myśli? No ma na myśli te cechy, które posiada sól, czyli ta prawda, którą opowiadamy i duch tej prawdy powinna mieć taki wpływ, jak sól ma wpływ na swoje, na te rzeczy, które są nią solone, czyli oczyszczający i zachowawczy wpływ prawdy i jej ducha. Pierwszy Tesaloniczan 1:5, również bardzo ciekawy werset na ten temat, również apostoł Paweł. Tu ciężko zacytować coś, czego apostoł Paweł, w czym apostoł Paweł nie uczestniczy, ponieważ on jest tym właśnie taką najbardziej charakterystyczną postacią Nowego Testamentu, najbardziej barwną. Bo opowiadamy wam Ewangelię nie tylko słowami. To, co wam opowiadamy, to nie tylko słowa. Ta Ewangelia, którą wam opowiadamy, to nie są tylko słowa, lecz także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. To wiecie, jak postępowaliśmy, przebywając wśród was, dla waszego dobra. Czyli ta Ewangelia, oprócz tego, że powinna zawierać słowa, powinna zawierać ducha prawdy, tą sól, coś szczególnego, coś wyjątkowego. Słowa naszego Pana również miały to działanie ożywcze soli, bo nasz Pan, jak mówi o sobie, Ewangelia na 6:63, słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Opowiadanie, drodzy braterstwo, powinno mieć ten oczyszczający, uzdrawiający wpływ. Czyli nie ma na celu, żeby pokonać kogoś w dyskusji, żeby może komuś coś wykazać i czerpać z tego satysfakcję, że ja właśnie tak mu wykazałem, ja mu to udowodniłem, tylko ma na celu doprowadzenie do tego, żeby ludzie zmienili swoją postawę życiową, do przemiany ludzkich serc, przez skłonienie grzeszników do pokuty, a może tych, którzy już pokutują, których serca są złamane, żeby wzmocnić ich w tej dobrej postawie. Sami, drodzy braterstwo, możemy również doświadczyć tego, kiedy czyjaś mowa jest okraszona solą albo nie. Ponieważ kiedy słyszymy kogoś, kto mówi nam tylko czystą teorię, ale nie ma w tym ducha, no to raczej nie słucha się tego dobrze. Ale są inne osoby, które mówią o prawdzie w taki sposób, że się dosłownie, jak to mówiąc, mówi się kolokwialnie, spija się z ust te słowa takiego człowieka. Podobne świadectwo wydawali ludzie o naszym Panu, że on mówił tak, jak moc mający, a nie jak nauczeni w piśmie. Nauczeni w piśmie, jak mówili, no mówili coś o zakonie, o prawie Bożym, ale ich mowa nie zawierała soli. Tam nie było tej soli. Nasz Pan mówił jako moc mający. Tak jak ten człowiek, jeszcze żaden człowiek w tym czasie nie przemawiał. Ale jak wiemy, drodzy braterstwo, nasz Pan używał czasami i mówił również mocne słowa. Określał pewne zachowania wprost i bezpośrednio. Nazywał pewne rzeczy po imieniu. I to nie były miłe słowa. Czy to też była mowa solą okraszona, jak myślicie? Ofiara z pokarmów składana przez naszego Pana zawsze zawierała sól, ponieważ on był człowiekiem doskonałym i składał doskonałe ofiary, więc również i te mocne słowa zawierały w sobie sól, czyli moc ducha. Dlaczego nasz Pan raz mówił łagodnie, a raz mówił wprost, mocno, stanowczo i dosłownie? Zależy, kim byli jego słuchacze. Jeśli jego słuchacze byli ludźmi o złamanych sercach, to trzciny nadłamanej nie dołamał. I jak sam mówi o sobie, Duch Pański jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych na sercu. Ale w przypadku faryzeuszy już takich słów nie używał. W przypadku faryzeuszy i nauczonych w piśmie wykazywał ich grzeszną postawę. Biada wam, nauczeni w piśmie i faryzeuszy. Biada wam. Jaka z tego lekcja dla nas? Jaki z tego wniosek? Że czasami nasze słowa mogą przybrać mocniejszą formę. Mogą być formą zawrócenia kogoś ze złej drogi. Bracia moi, jeśli by ktoś z was zboczył z drogi prawdy, a ktoś inny nawróciłby go, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przyczyni się do odpuszczenia wielu grzechów. Co zrobić, żeby nawrócić grzesznika z błędnej drogi? Grzesznika, czyli kogoś, kto odchodzi od prawdy, tak jak tu mamy napisane, zboczył z drogi prawdy.
poszedł w stronę zepsucia, w stronę tego kwasu bardziej. Więc co trzeba zrobić? Zastosować sól. Czyli nasza mowa w takich trudnych przypadkach może być mocna, może być stanowcza, ale zawsze musi zawierać sól. Dwa wnioski, jakie się kształtują z tych naszych dotychczasowych rozważań, to pierwszy jest taki, że sól w swoich właściwościach życiodajnych, uzdrawiających, zapobiegających zepsuciu, trafnie symbolizuje nam Ducha Świętego, Ducha Prawdy. I drugi, że tego Ducha Prawdy w swoich myślach, słowach, uczuciach, w sercu powinien przejawiać każdy poświęcony. Jeśli tak będzie, to Biblia nazywa takich ludzi solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. Dlaczego? Bo macie tą sól ducha w sobie. Macie to działanie. Wasze słowa, wasze postępowanie ma takie działanie, jak właśnie sól. I wracamy do naszego wersetu podstawowego. Prawie wszystkie wersety, które tu zacytowaliśmy, dotyczące ofiary z pokarmów, bo tam najwięcej się pojawia tych wersetów związanych z solą, w takim symbolicznym znaczeniu, jakim ona jest używana w Biblii, mówią o tym, że sól w sferze ducha ma również pewne szczególne właściwości, tak jak sól fizyczna. Nie mówią jednak o jednej rzeczy. Jakiej? W jaki sposób ten sól nabyć? Bo to, że powinniśmy ją posiadać, to my już wiemy. Ale jak to zrobić, żeby ją posiadać? Na to pytanie odpowiada nam nasz werset podstawowy. Możesz posiadać ten sól w sobie, jeśli dasz się posolić ogniem. Każdy ogniem będzie posolony. Tak jak już wspomnieliśmy na początku, werset ten nie jest oderwany od kontekstu. On jest częścią kontekstu i ma swój wcześniejszy fragment. Bowiem zaczyna się, bo każdy będzie osolony ogniem. Albowiem każdy będzie osolony ogniem. Zastanówmy się więc teraz, co nasz Pan miał na myśli w tym wcześniejszym fragmencie. Skoro każdy ma być osolony ogniem, bo każdy ma być osolony ogniem, to z czegoś ten wniosek wypływa. To, co od razu rzuca się w oczy, to drastyczna rada naszego Pana. Jeśli twoja ręka, noga, oko cię gorszy, odetnij sobie rękę, odetnij sobie nogę i wyłup sobie oko. Kolejne zagadkowe stwierdzenie naszego Pana. Wiecie, bracostwo, że część grup religijnych bierze te słowa dosłownie? Chociaż nie słyszałem, żeby ktoś dosłownie kiedyś skorzystał z tej rady, żeby sobie odciął rękę, odciął nogę albo wyłupił oko. Myślę, że chyba takich przypadków nie było, ponieważ dzisiaj w dobie informacji tego typu zdarzenie obiegłoby świat w tempie błyskawicy. Najwyraźniej nikogo nie gorszy na tyle ręka, noga czy oko, żeby zdecydować się na pozbawienie tych rzeczy. Ręka, noga czy oko, nikt raczej nie jest chętny z tego rezygnować, bo jak bardzo jest ograniczony człowiek, kiedy nie ma ręki, albo nie ma nogi, albo nie ma oka. Czy ktoś z was chciałby się pozbawić ręki, nogi albo oka? No raczej robimy wszystko, żeby unikać takich potencjalnych wypadków, gdzie moglibyśmy te rzeczy stracić. Choć są sytuacje, kiedy ludzie decydują się na takie rzeczy, na takie amputacje. I myślę, że każdy z nas zdecydowałby się na coś takiego, żeby się pozbawić ręki albo nogi. Kiedy tak się dzieje? Kiedy jest zagrożone nasze życie. Dla uratowania życia bylibyśmy w stanie pozbawić się tych członków ciała. Uleglibyśmy jakiemuś wypadkowi, na przykład. Wydałoby się jakieś zakażenie. Niegojąca się rana, która zaczyna się psuć, gnić, wydaje się gangrena. I nie tylko jest zagrożona ta ręka czy noga, ale jest zagrożone całe życie człowieka. Więc decydujemy się na to, żeby obciąć tą rękę, obciąć tą nogę, bo chyba lepiej jest żyć bez ręki, bez nogi, ale żyć, niż z obiema rękami, z obiema nogami położyć się do trumny. No właśnie, dla uratowania życia bylibyśmy skłonni to zrobić, prawda? O to też chodzi naszemu Panu, tylko w głębszym znaczeniu. Ponieważ ono ma na myśli życie wieczne, i ucieczkę przed śmiercią wieczną. Lepiej bowiem będzie, gdy z jednym okiem wejdziesz do Królestwa Bożego, niż żebyś z dwojgiem oczu miał być wrzucony do piekła. Czyli gdzie? Sugerskie słowo gehenna. Wieczna śmierć. Jeśli chcesz uciec przed gehenną, przed wieczną śmiercią, pozbądź się rzeczy, które stoją na drodze do Królestwa Bożego, do wiecznego życia. Bo jeśli tego nie zrobisz, one wcześniej czy później doprowadzą cię do gehenny. Gehenna, która śmierć
Czy jesteśmy zagrożeni którą śmiercią dzisiaj? Do kogo zatem są skierowane te słowa? Czy są skierowane do wszystkich, do całego świata? No na pewno nie. Więc do kogo? No na pewno do tych, którzy żyli w czasie wieku Ewangelii. Majestatko, Kościół. Dla których, którzy byli na próbie do życia i dla których perspektywa wiecznej śmierci była niestety, ale realną alternatywą. Ale tak naprawdę, drodzy braterstwo, to każdy z nas jest zagrożony którą śmiercią. Oczywiście w naszym przypadku może stać się ona udziałem na przykład w małym okresie. Może tak się stać. Taka alternatywa istnieje, że dzisiaj jesteśmy tutaj, ale może kiedyś ostatecznie nam się coś nie udać. I ta alternatywa gehenny również dotyczy nas. Tak więc wszystkie te słowa, o których nasz Pan mówi, możemy również odnieść do siebie. Bo ta alternatywa również dla nas istnieje. Czyli wszyscy te słowa skierowane są do wszystkich, którzy się znajdują na drodze do Królestwa Bożego. Co przedstawia nam zatem to oko, noga i ręka, których się mamy pozbyć? Oko to oczywiście zrozumienie, spojrzenie. Oko wyraża spojrzenie, widzenie pewnych rzeczy. W Królestwie Bożym otworzą się oczy ślepych. Co to znaczy? Że zrozumieją wiele rzeczy. Zobaczą wiele rzeczy w zupełnie innym świetle, niż do tej pory je widzieli. W takim świetle, jak my teraz je na przykład widzimy. Noga to oczywiście postępowanie. Chromy będzie skakał jak jeleń. Chromy, czyli kulejący człowiek. Dzisiaj kulejący, który jest zdegradowany moralnie, kuleje na punkcie sprawiedliwości, postępuje niesprawiedliwie. W przyszłości nauczy się sprawiedliwego postępowania. Nie tylko będzie chodził poprawnie, zgodnie z drogą sprawiedliwości, ale będzie skakał jak jeleń. No i ręka to oczywiście nasze uczynki. Jeśli cię wtedy twoje oko, czyli twoja najlepsza wiedza, może jakieś twoje ulubione teorie, twój punkt widzenia, to jak ty widzisz pewne sprawy, gorszy, czyli powoduje, że upadasz, że upadniesz, wyłupie. Odrzuć je od siebie. Bez względu na to, ile to by cię miało kosztować, ile możesz stracić. Nie tylko w ogóle ile możesz stracić, na przykład możesz stracić w oczach innych ludzi. A jeśli cię twoja ręka gorszy, czyli twoje pożądliwości, przejawiające się w twoich uczynkach, sprawiają, że upadasz na tym punkcie, to odetnij tą rękę. Odrzuć ją od siebie, na zawsze pozbądź się pewnych uczynków razem z pragnieniami, z których one wynikają. A jeśli cię gorszy, noga twoja, czyli twoje pomysły na życie, na załatwianie pewnych spraw, które są może grzeszne, niesprawiedliwe, doprowadzają cię w ten sposób do upadku, to cię gorszy. Odetnij tą nogę. Bez względu na to, jakie straty poniesiesz albo jakich zysków nie osiągniesz. Może pewne sytuacje, może pewne okazje przejdą ci koło nosa. Może mógłbyś bardzo dużo zyskać na tym, sięgnąć na wyciągnięcie ręki. Ale to wyciągnięcie ręki byłoby niesprawiedliwe. Powodowałoby, że zrobisz to w sposób grzeszny. To nie rób tego. Stracisz to. Może czegoś nie zyskasz. Ale zyskasz w przyszłości znacznie, znacznie więcej. I po tym wszystkim nasz Pan mówi, albowiem każdy będzie osolony ogniem. Jakim ogniem? Tym ogniem gehenny, który powoduje całkowite zniszczenie? No nie, nie tym ogniem. Innym ogniem, tym ogniem, który przynosi sól. Dlatego tłumacze mieli problem, że nagle pojawia się po wersetach, które mówią o tym, że ktoś będzie wrzucony w ogień piekielny, w gehennę, nagle się pojawia fragment, który mówi, że każdy będzie osolony ogniem, czyli jakim ogniem tak naprawdę. I dopisują, żeby prawdopodobnie czytelnik inaczej tego nie odebrał, tak jak każda ofiara była solona, czyli pokazują na pozytywny element tego fragmentu. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby coś was niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy waszemu doświadczeniu. Ten ogień wytworzy w nas sól, czyli Ducha Świętego. Ale jest jeden warunek. Jest jeden warunek, żeby tak się stało. Każdy będzie osolony ogniem. Co to znaczy każdy? Każdy, kto wcześniej zajął taką postawę, o jakiej mówią te wcześniejsze wersety. Czyli odciął się od tych pewnych rzeczy. To solenie ogniem jest uzależnione od zachowania wcześniej właściwej postawy. Bo tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć błogosławieństwa z doświadczeń, które nas spotkają, jeśli będziemy w stanie zachować się w doświadczeniach dokładnie tak, jak Bóg tego oczekuje. Dokładnie tak, jak Bóg chce. W przeciwnym wypadku, kiedy postępujemy po swojemu, kiedy patrzymy po ludzku, oceniamy sprawę z naszego punktu widzenia, kiedy w ogóle może bierzemy tę sprawę we własne ręce, ulegamy naszym grzesznym pragnieniom,
to nie tylko nie wytworzy się w nas wartość duchowej soli, ale co się wytworzy? Kwas. Kwas. Czy nie wiecie, że trochę kwasu może zniszczyć całe ciasto? Będziemy szukać wówczas winnych naszych doświadczeń. Że ja mam te doświadczenia z powodu tego brata albo tamtej siostry. To on jest przyczyną. Gdyby on się tak nie zachował, nigdy by nie miał takich doświadczeń. Będziemy upadać na duchu, zachowywać się może nieracjonalnie, a może nawet nie po chrześcijańsku. Może nas napełniać gorycz, niechęć, a w skrajnych przypadkach nienawiść. Ale jest na to lekarstwo, drodzy braterstwo. Jakie? Dobra nowina. Jest na to lekarstwo. Wyłup sobie oko. Pozbądź się tego twojego punktu widzenia. Nawet gdybyś miał na tym dużo stracić. Spójrz na sprawy z boskiego punktu widzenia. Jeśli spojrzysz ludzkimi oczami, to ten ucisk, te doświadczenia, które przyjdą na ciebie, będą ci się wydawać długie, ciężkie, a może nawet dziwne. Co zrobić, żeby były lekkie i krótkie? Apostoł Paweł pisze. Spójrz na te sprawy niewidzialne. Spójrz na to z boskiej perspektywy. Spójrz na to, co możesz uzyskać w takim doświadczeniu. Jak wielką wartość możesz osiągnąć, jeśli zachowasz dobrą postawę w takim doświadczeniu. Drugie lekarstwo, druga recepta. Nie podejmuj działań na własną rękę. Odetnij sobie tą rękę. Ale jak mam odciąć tą rękę? Jak mnie to będzie sporo kosztowało? Może stracę majątek, przyjaciół, jakieś przywileje, zdrowie stracę? To może lepiej stracić te korzyści niż korzyści, które mógłbym osiągnąć z tego doświadczenia. Bo w ten sposób, jeśli zachowasz się właściwie, zyskasz wartość Ducha Świętego, a jak czytaliśmy, Duch daje życie. Dlaczego te proste zasady? Bo wydają się proste. Wszystko to jest proste, prawda? A jednak w życiu nie wydają się takie proste i oczywiste, kiedy już się dzieją. Bo jesteśmy, drodzy braterstwo, niedoskonali. I mamy skłonność do patrzenia cały czas po ludzku. Nawet my jako chrześcijanie, kiedy wchodzimy w takie doświadczenie, to zupełnie inaczej się zaczynamy myśleć, zachowywać. I chodzi o to, żeby zacząć przemieniać tą naszą postawę w tych doświadczeniach, zmieniać nasze spojrzenie na te wszystkie sprawy. Mamy taką skłonność, żeby wciąż patrzeć po ludzku. Zgadzacie się ze mną? Na przykład, lepiej jest według was mieć dwoje oczu czy jedno? Tak jak ten werset mówi. No lepiej dwoje. No kto chciałby mieć jedno oko? Lepiej dwoje. Ale jeśli to jedno oko jest chore i zagraża twojemu życiu, to może lepiej jedno. A jeśli lepiej mieć dwie ręce czy jedną? No chyba każdy wie, że lepiej jest mieć dwie ręce niż jedną. Ale jeśli jedna ręka jest poważnie chora i zagraża twojemu życiu, to jedyny sposób na jego amputację, na uzdrowienie tej sytuacji jest amputacja, to lepiej mieć może jedną rękę. Wiele, drodzy braterstwo, z ludzkiego punktu widzenia rzeczy może się wydawać nieracjonalne, nielogiczne i tak jak mówiliśmy, dziwne. Tak jak ten ogień dla niektórych może się wydawać dziwny. Ale z boskiego punktu widzenia te sprawy wyglądają zgoła inaczej. Szczególnie wtedy, kiedy patrzymy na rzeczy niewidzialne, na sprawy duchowe. Pan Jezus mówi, lepiej bowiem będzie, gdy z jednym okiem wejdziesz do Królestwa Bożego, niż żebyś z dwojgiem oczu miał być rzucony do piekła. Zatem idąc tym tropem, drodzy braterstwo, idąc tą myślą naszego Pana, lepiej jest być zdrowym czy chorym? No choroba to nic dobrego, prawda? Lepiej jest być zdrowym. Normalnie każdy tak myśli, że lepiej być zdrowym. Czego sobie życzymy przy okazji różnych rocznic, na przykład urodzin? No przede wszystkim zdrowia, żeby każdy był zdrowy. Oczywiście nie mam na myśli tego, że zdrowie to jest coś złego. Zdrowie jest bardzo dobre i powinniśmy dziękować Bogu za zdrowie. Zdrowie jest bardzo cenną wartością. Szczególnie cenną okazuje się kiedy? Kiedy je tracimy. Ale czy zawsze choroba jest zła, a zdrowie zawsze dobre? A jeśli choroba spowoduje, że wejdziesz do Królestwa Bożego, a gdybyś był zdrowy, to nie wejdziesz, to co jest lepsze? No to chyba bardziej jednak może bym zdecydował się poddać temu doświadczeniu w postaci choroby. Bo jeśli ta choroba skruszy twoje serce, podniesie cię na wyższy poziom w charakterze, będziesz bardziej podobny do naszego Pana i do Jego obrazu, to chyba lepiej poddać się tej chorobie. Albo lepszy jest dostatek czy ubóstwo? No dostatek chyba jest
lepszy, tak? Niedostatek to jest nic przyjemnego. Tak najczęściej myślimy. Dostatek wtedy, kiedy stać mnie na wiele. Mogę sobie pozwolić na wiele. Nie muszę się martwić o najbliższą przyszłość. Bardzo komfortowa sytuacja, kiedy podświadomie czy świadomie czujemy, że w kieszeni mamy pełno, na koncie jeszcze troszkę jest oszczędności. Czujemy się wtedy dobrze. Ale kiedy tak nie jest, to co nas zaczyna ogarniać? Niepokój. I dążymy do tego, żeby jak najszybciej pozbyć się i jak najszybciej zmienić tą sytuację, w której się znaleźliśmy. Ale gdyby się okazało, że dzięki temu, że jesteś ubogim człowiekiem, że nie stać cię na wiele rzeczy i że żyjesz w ubóstwie, wejdziesz do Królestwa Bożego. A z tego powodu, że żyjesz w dostatku i stać cię na wszystko, nie wejdziesz, no to może lepsze jest jednak ubóstwo w takim wypadku. Albo życie i śmierć. Co jest lepsze, życie czy śmierć? No to już, bracie, przesadzasz. No chyba każdy wie, że życie jest lepsze, prawda? Przecież kiedy nasze życie jest na chwilkę tylko trochę zagrożone, to znajemy to, to po prostu, że dowiadujemy się, że zostało nam kilka lat, może miesięcy życia, to taka informacja jest przytłaczająca. Panie Janie, zostało panu 2, może 3 lata życia. To nie jest chyba zbyt pocieszająca informacja. A może przez te 2 albo 3 lata z tą informacją zrobisz większy postęp w charakterze niż przez 20 lat, które mógłbyś jeszcze pożyć na ziemi, to lepsza jest ta sytuacja, 2-3 lata życia, osiągnięcia lepszych efektów, czy 20 lat pozostałych bez efektów. Pamiętacie, drodzy braterstwo, takie postawy, szczególnie w wieku Ewangelii, kiedy niektórzy woleli ponieść śmierć niż żyć, byli gotowi oddać życie po to, żeby nie zaprzeć się Boga, byli gotowi oddać życie za prawdę. A przecież gdyby tego nie zrobili, to by mogli żyć dłużej, nie zostaliby zabici. To zrobili lepiej czy gorzej? Wybierając śmierć, wybrali lepszą alternatywę czy gorszą? Więc i w naszym życiu mogą przyjść takie doświadczenia związane z tak poważne, gdzie Bóg przez czyjąś śmierć, a może przez naszą śmierć, będzie w stanie przynieść więcej błogosławieństw niż przez czyjeś życie. Z ludzkiego punktu widzenia lepiej jest żyć, drodzy braterstwo, długo, zdrowo i dostatnio. Ale jeśli ci zależy na tym, żeby napełnić się tą symboliczną solą, solą Ducha Świętego, musisz na tę sprawę spojrzeć z boskiego punktu widzenia. Czyli musisz pozbawić się tego oka, musisz pozbawić się tej ręki i musisz pozbawić się tej nogi. Apostoł Salomon pisze, lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przez smutek twarzy naprawia się serce. Kto może wiedzieć, kaznodzieja 6:12, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Kto może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Czy my wiemy, co jest dla nas dobre? Jest ktoś taki, kto wie. Bóg. Bóg wie, co jest dla nas dobre. Więc jeśli Bóg dopuszcza na doświadczenia w twoim życiu, to uwierz Mu i zaufaj, że tak jest dla ciebie lepiej. Synu mój, staraj się nie lekceważyć karania Pańskiego i nie upadaj na duchu, gdy Pan pocznie cię doświadczać. Dlatego, aby Bóg nas rozwinąć i pchnąć na stronę Królestwa Bożego, będzie dążył do napełnienia nas swoim duchem, bo tylko w ten sposób uzyska w nas tą życiodajną moc tego Ducha Świętego w postaci oczywiście owoców charakteru, a może to zrobić i osiągnąć tylko w jeden sposób, przez doświadczenie. Ale ktoś powie, no przecież nie zawsze tak jest. Gdyby tak było, to by każdy był zwycięzcą. Nikt by nie przegrał. Przechodziłyby doświadczenia, które by usuwały wszystkie problemy w naszym sercu, w naszych charakterach, i każdy byłby wyprowadzony na prostą drogę. Prosto do Królestwa Bożego, tam zmierza, przekracza linię mety. A jednak nie zawsze tak się dzieje. Dlaczego nie zawsze tak się dzieje? Dlaczego nie zawsze te doświadczenia przynoszą błogosławieństwo? Bo pewna część z tych doświadczeń należy do nas. Zauważyliście, drodzy braterstwo, w tym fragmencie stronę czynną i bierną? To ty masz odciąć tą rękę. To ty masz odciąć tą nogę. Ty masz się pozbawić tego oka. To w twojej mocy leży pozbawienie się tych rzeczy. Nikt za nas tego nie zrobił. Kiedy przychodzi trudna sytuacja, to co powinniśmy zrobić? Co powinniśmy powiedzieć? Jak powinniśmy zareagować? Tak jak Bóg chce, żebyśmy zareagowali. Nie tak jak my. Tak jak Bóg chce, żebyśmy zareagowali. Mówić to, co Bóg chce, żebyśmy powiedzieli. Zająć postawę taką, żeby Jemu się podobać.
dowiedzieć się, czego on w tym doświadczeniu chce mnie nauczyć. Jeśli taką postawę zajmiemy, to zostaniemy napełnieni tą symboliczną solą. Powód niepowodzenia, drodzy bracia, może być tylko jeden w związku z tym. Nie odcinamy się zupełnie od starego człowieka. Jeśli ponosimy niepowodzenia w różnych naszych doświadczeniach, może w naszym chrześcijańskim życiu, to tylko dlatego, że nie odcinamy się od tych rzeczy. Dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że ten stary człowiek z jego pragnieniami, pożądliwościami jest nam wciąż bliski. Wciąż za bardzo miłujemy te rzeczy, od których powinniśmy się odciąć. Niestety ta przesadna miłość do samego siebie jest główną przyczyną, że tego nie robimy. Dlaczego tak myślimy? Patrzymy wciąż z tego ludzkiego punktu widzenia. Czyli wydaje nam się, że jeśli nie zrobimy tak, jak nam się wydaje, to dużo stracimy. To stanie się, czujemy podświadomie przez skórę, że musimy tak zareagować. A jednak kiedy właśnie tak reagujemy, to tak naprawdę tracimy więcej niż zyskujemy. Kto miłuje życie swoje, straci je. I werset 50. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Więc tutaj mamy poważne ostrzeżenie ze strony naszego Pana. Zwietrzałą sól się wyrzuca. Sól może zwietrzeć, może stracić swoje właściwości. Nikt nie kupuje nowej soli tylko po to, żeby wymieszać tą nową sól z tą starą solą. Bo tego się nie robi. Po prostu tą jest starą sól, się wyrzuca, bierze się tylko tą nową. Tak więc prawdę i ducha możemy stracić w wyniku naszego niedbałego postępowania, w wyniku nieodcięcia się tych wszystkich rzeczy. Wtedy, kiedy nie jesteśmy wierni prawdzie i jej duchowi, odwracamy się od tych rzeczy, odwracamy się od sprawiedliwości. W wyniku tego stary człowiek zaczyna coraz bardziej dochodzić do głosu. Rozwija się ten kwas, który wypycha z kolei ten sól, ponieważ ten soli Ducha Świętego staje się coraz mniej. Niestety jest to smutny obraz chrześcijanina, który poddaje swoje życie. Apostoł Paweł w innym miejscu co nam napisze? Ducha nie gaście, nie zagaszajcie, doprowadźcie, nie doprowadzajcie do sytuacji, kiedy ten sól w was miałaby zwietrzeć. Ale Pan Jezus mówi dalej, miejcie sól sami w sobie. Czyli co? Bądźcie napełnieni duchem. Pozyskujcie tej soli jak najwięcej, bo wtedy wasz postęp, wasz charakter wzniesie się na jak najwyższy poziom, a ta nagroda w przyszłości jest uzależniona właśnie od poziomu tego charakteru. Jeśli nie mamy soli w sobie, jak możemy być solą ziemi? Pytanie, które nie wymaga odpowiedzi. I chyba już musimy kończyć, w związku z tym na zakończenie. Wiele wersetów mówi o tym, że chrześcijanin powinien zawierać sobie sól. Wiele wersetów mówi, jaką rolę tam spełnia sól. Ale tylko ten jeden werset mówi, jak Bóg doprowadza do tego, żeby nas napełniać solą. Jedyny sposób do uzyskania tej życiodajnej mocy Ducha Świętego to przez ogień. Czyli przez doświadczenia, które będą nas boleć, których będziemy cierpieć fizycznie, może psychicznie, może duchowo. To nie muszą być jakieś wielkie przeżycia, że my jesteśmy na granicy życia i śmierci, że przechodzimy jakąś wielkie choroby. To mogły być różne splot wydarzeń każdego dnia, że nam się wiele rzeczy nie udaje, że ponosimy porażki w różnych rzeczach. I tego typu doświadczenia również mają wpłynąć na to, żeby wyrobić nas sól. W tego typu doświadczeniach również wszystko zależy od naszej postawy. Na pocieszenie wam, braterstwu, powiem, że podobną drogę przechodził nasz Pan, który był bez kwasu, który był czysty, doskonały, a jednak Bóg, od którego wszystko pochodzi i dzięki któremu istnieje, pragnąc doprowadzić wielu do udziału w swojej chwale, uznał za stosowne udoskonalić przez cierpienie sprawcę ludzkiego zbawienia. Udoskonalić przez cierpienie. Dlatego, drodzy braterstwo, nie jest dobrze, kiedy nie ma doświadczeń. Bo kiedy nie ma doświadczeń, też nie ma rozwoju. Ale wtedy, kiedy one są, kiedy one przychodzą na nas, to nie dziwmy się temu. Jaka jest rola nasza w tym wszystkim? Zachować wierność Bogu. Nie postępować według własnej mądrości. Starać się zobaczyć, jakie Bóg ma spojrzenie na tę sytuację. I choćbyśmy mieli wiele stracić w tym wszystkim, zrobić tak, jak Bóg chce. Nie bądź mądrym samym u siebie, ale czci Boga, szanuj Go, korzystaj z Jego rad, korzystaj z tego, co On do Ciebie mówi i postępuj zgodnie z wolą Bożą, na ile Cię stać. Kończąc, moje drodzy braterstwo, mój wykład, życzę Wam, żebyśmy wykorzystywali doświadczenia dla naszej najlepszej korzyści. Bądźmy w nich wierni Bogu, bez względu na to, jakie koszty przyjdzie nam przynieść. Niech Bóg błogosławi nasze wspólne rozważanie. Dziękujemy za ten temat. Zakończymy go pieśnią o numerze 354, ale tylko trzy pierwsze zwrotki odśpiewamy, przy trzeciej powstaniemy i zakończymy modlitwą, a całą pieśń będzie można śpiewać wieczorem, bo dzisiaj planujemy śpiewać 19.
354, trzy pierwsze zwrotki, przy trzeciej stanie jednej do modlitwy. Dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie prawdy, które nam podajesz, za te nauki. Dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do siebie, w ogóle dałeś nam siebie poznać i pozwoliłeś nam wkroczyć na drogę do Królestwa Bożego. Wiemy, Panie, że Twoim celem względem nas jest udoskonalać nas, oczyszczać nas i doprowadzić nas do podobieństwa w charakterze do Twojego Syna. Wiemy, Panie, też, że możesz to uczynić przez doświadczenia, dlatego poddajemy się pod Twoje opiekuńcze skrzydła i wiemy, że wszystko, co przygotowałeś dla nas, co zamierzasz uczynić w naszym życiu, będzie wyłącznie dla naszego dobra. Chcemy Ci, Panie, w tym ufać i wierzyć i poddać się pod te wszystkie rzeczy tylko po to, żeby osiągnąć ten wspaniały efekt posiadania Ducha Świętego w naszych sercach. Oddajemy się, Panie, w Twoje ręce w tym względzie, jak również powierzamy cały Twój lud, Twoje opiece, a czynimy to przez drogę i Jezus. Amen. Tylko kilka pozdrowień i już przerwa. Z Bielawych siostra Danuta Gajda oraz brat Józef Świączak nas pozdrawiają, jak również braterstwo Pilasy z Brzozowej oraz Marysia Ronek, Piotr Kadler. Także braterstwo Tadeusz jest teraz Zabój z Łodzi oraz Danuta i Janusz Piskorowie z Holandii. I teraz przerwa do godziny 13.30.